Dziś mija 27 listopada 5 miesięcy od zamordowania mojego brata. Ojciec ci mieszkanie opiekował się nie. Zawód sportowy tym życia prowadził. Ćwiczył sobie w domu, dietę, tylko chodził. Policja wywiad nie zrobiła, nawet kamer nie sprawdziła monitoringu przed chatką. Nic nie zrobiła, właściwie w wyniku sekcji zatajają, telefon trzymają, nawet SMS powinni znaleźć, nie wiem czy mają. Są dla wyjścia, bo próbuje ktoś zabić go, ktoś kto ma wysoko postawionego na stanowisku. Zamieść pod dywan, czy to nie pozwolimy? Z prośbą do wszystkich, co go znali, kupowali z nim u swoich ziomków, nie pozwolimy, żeby to szyby zamieść pod dywan, albo jakaś dłuższa sprawa, dlatego nie ujawniają. Przysłali jakieś wysane z palca, jadą skąd rzeczy. Pomagał cioci, z mamą chodzi do parku, palili wiewiórki. Wykoło ciocią, podam ciocią, ja miała dużo pieniędzy, ale tylko podobne. Nie wiem, czy stali ojcieckich fotfela, czy w ogóle taki ten, może taki trzeba wystawić, czy w ogóle sekcje zrobili. Za to zapłacić. Zamordowali brata, ukradli. Tatem przenieśli do brata. Pomagał innym. Zajmował się prywatnie informatyką. Komputery wyściągnął te gry. Znał się na tym. Wiele naszym cioci pomagał kasę z opieki załatwić co robotę, ale już nie da. Nie. Ale niestety już nie dostał, no bo zamordowany został z niedzieli na poniedziałek, jak dziś 27 czerwca 2023 roku. Albo późną. Albo w nocy, albo późnym, wczesnym rankiem. Nawet tego nie wiem. Właśnie w domu trzeźwy nie miał krwi, alkoholu, buty. Buty miał ubrane. W sensie podejrzeń, które znalazła mama cioci. Pokój by tam się zamknął. Portfel miał położony przed. Zegarek zdjęty. Mierzył na lewym boku, bo na pożegnaniu, jak na fotce. Zamiast pożegnania, lewa strona, bo leżał to wtedy nie wzięła, że mówiła, odpuchnięta zasilacz, lewa strona. Potem miał jeszcze jakieś inne nasięcia na nogach, ale o tym nawet nie wspomnieli, co przysłali na mnie, może czy to jakieś były takie podstawy, jakieś zrobili, z czego nic nie wiadomo, nie wiem, z nie pił, bardzo rzadko, małe ilości, sporadycznie, nie palił. Pomagał innym. Apelacja dla wszystkich, kto mnie znali. Pomóżcie znajomych, chyba to muszą za to zapłacić. Nie odpuścimy. Jeśli policja kryła, zatajała, albo prokuratora kryła, zatajała, próbuje ukryć, zataić, jakikolwiek zamieść pod dywan. Chronić morderców też muszę na to zapłacić.